Dzień dobry, witam Państwa w skanerze Defense 24. Naszym gościem jest pan pułkownik pilot Mariusz Pawelec, do niedawna pilot myśliwca F-16 Jastrząb, obecnie starszy wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są myśliwce najnowszej generacji. W tym nie chodzi o samoloty generacji piątej, tylko te, które już powstają na deskach kreślarskich i już zostały na nie przeznaczone pierwsze miliardowe sumy. Ale najpierw chciałbym prześledzić pierwsze pięć generacji, które do tej pory zostały wdrożone do służby. Czym tak naprawdę one się między sobą różnią? Dzień dobry Państwu. Generacje samolotów. Tak naprawdę to ta pierwsza generacja, można powiedzieć, że samo posiadanie napędu odrzutowego kwalifikowało te samoloty do pierwszej generacji tych myśliwców odrzutowych. Co tam było więcej? Uzbrojenie strzeleckie w zasadzie tak jak w pozostałych samolotach z tego okresu. Niewiele to się różniło. Być może jakieś elementy sterowania, które były wymagane przy napędzie odrzutowym, to były dosyć proste konstrukcje. Niemieckie Messerschmitt 262 czy już późniejsze konstrukcje rosyjskie MIGI. Nie była to bardzo zaawansowana technologia. Te silniki szybko się psuły, szybko się zużywały. Zasięgi tych samolotów nie były imponujące, a mimo wszystko dalej podążano w tym kierunku i w ten sposób powstała druga generacja samolotów myśliwców odrzutowych. I tutaj znaczące zmiany to były przede wszystkim dotyczyły uzbrojenia. Uzbrojenia, czyli rakiet kierowanych. Jako przykład mogę podać M7, czyli Sparrow, albo Sidewinder M9. Te rakiety wydłużyły dystans, zwiększyły dystans w walce powietrznej. Może również przez to, że ten dystans się zwiększył, na pewnym etapie niektóre samoloty w ogóle nie miały działek, nie miały uzbrojenia strzeleckiego, co było, okazało się błędem po jakimś czasie. Pracowano również nad zmianą konstrukcji, ponieważ samoloty stawały się coraz szybsze. Napędy były silniejsze, zaczęto osiągać prędkość dźwięku, więc zmiana konstrukcji była wymagana. Skrzydła typu Delta czy skrzydła skośne, zmiana profilu skrzydła, te skrzydła stały się dużo cieńsze niż skrzydła klasyczne, wklęsło wypukłe. No i pierwsze samoloty seryjne, które osiągały prędkość dźwięku. To była ta druga generacja. Przykłady, na przykład Phantom amerykański F4, bardzo popularna konstrukcja, MiG-21, no, szereg samolotów, które w tym czasie powstawały. Idąc dalej, trzecia generacja samolotów odrzutowych myśliwskich. Większa komplikacja konstrukcji i rozwiązań. Tutaj przede wszystkim mam na myśli na przykład zmienna geometria skrzydeł, która była bardzo popularna w tym czasie. Wiele samolotów tą zmienną geometrię posiadało i to umożliwiało na przykład wykorzystanie zupełnie innych parametrów, albo inaczej, dostęp do innych możliwości na zakresie takich lotów bojowych i na przykład operowanie na mniejszych prędkościach przy podejściu do lądowania czy operacjach niezwiązanych z walką. Samoloty te miały przywrócone działko, o którym wcześniej wspomniałem, że niektóre nie miały tego działka, więc powrócono do działka. Lepsze rakiety, lepszy radar. Generalnie te konstrukcje były już bardziej dopracowane. Przykładami tych samolotów MiG-23, Mirage F1 na przykład, F-14. Całkiem te rozwiązania, które wcześniej były i sprawdzania na żywym organizmie, teraz już były w miarę dopracowane, więc napędy to już naprawdę jest już dużo większa doskonałość. Szybsze, większe pułapy osiągały te samoloty sprawne, więc zasięg i taktyczne promienie działania były większe. No i możemy przejść chyba do czwartej generacji w szybkim dosyć tempie. Nie będziemy tutaj historycznie rozgrzebywać tych poprzednich generacji. Samoloty wielozadaniowe. To jest era samolotów wielozadaniowych, gdzie
Konstrukcje, które były wcześniej, w zasadzie bazując na niektórych tych konstrukcjach, tworzono samoloty, które miały spełniać dużo więcej zadań i miały być doskonalsze, z lepszym uzbrojeniem, bardziej manewrowe, z lepszymi osiągami. F-15, Mirage 2000, F-16, wcześniejsze wersje, bloki do 40, powiedzmy, MiG-29. To są konstrukcje zaliczane do czwartej generacji. Co tam jeszcze takiego jest charakterystycznego dla akurat tego okresu projektowania? To system fly-by-wire, który umożliwiał lepszą zwrotność, tak? Czyli stateczność w zasadzie na tych samolotach nie istnieje. Jest utrzymywana sztucznie poprzez systemy sterowania lotem, poprzez komputery. I to zapewnia lepsze wykorzystanie możliwości manewrowych statku powietrznego. On sam z siebie nie utrzymałby się w powietrzu. Pilot nie byłby w stanie tego pilotować urządzenia. Natomiast dzięki zaawansowanym technologiom, jak na tamtą epokę, dało się to zrobić. I te samoloty w olbrzymich ilościach, bardzo popularne i do dzisiaj wykorzystywane, brały udział w wielu konfliktach, sprawdziły się. Przetestowano je na wojnach, podczas realizowania różnych rodzajów zadań bojowych. I tutaj jest taki moment, kiedy ta czwarta generacja zaczyna ewoluować. I mamy, ja osobiście uważam, że nie ma takiego jednoznacznego przeskoku do generacji piątej. Mam na myśli tutaj samoloty F-35, czy Raptor F-22 amerykański, czy na przykład projektowany Su-57 rosyjski. Dlatego ten przeskok byłby zbyt duży, bo mamy coś pomiędzy. Mamy takie technologie, które nie zaistniały w generacji czwartej, a pojawiały się w konstrukcjach, które są obecnie użytkowane. Więc rozwój komputerów, technologii mikroprocesorowych, rozwój radaru, dalej rozwój uzbrojenia, czyli te wszystkie środki, które były przynoszone, może o tych samych nazwach, ale posiadające dużo lepsze możliwości. Patrz na przykład rakiety AIM-9X, Sidewinder, które poprzez te wszystkie lata ewoluowały do tego stopnia, że obecnie jest już to zupełnie inna broń, nawet nie można porównywać. Dużo większy zasięg, głowica pracuje w dużo większym, szerszym zakresie. Więc ta taka gapa pomiędzy generacją czwartą, a obecnie piątą, która akurat w tej chwili będzie wchodzić na uzbrojenie wielu państw, została wypełniona modyfikacjami samolotów, które były w generacji czwartej. Update'ami, upgrade'ami, jakkolwiek by to nie nazwać, te samoloty były poprawiane. I one znalazły sobie taką niszę. I w tej niszy znalazło się też wiele rozwiązań, które na pewno nie należą do generacji czwartej. I tu dla przykładu możemy porównać MiG-29 i F-16 do bloku 40, tak jak już mówiłem wcześniej. Ten samolot F-16 jak najbardziej był porównywalny z MiG-29 i to była ta sama generacja sprzętu. Ja powiedziałbym nawet więcej, że te pierwsze wersje F-16 można by wrzucić do generacji trzeciej wręcz, dlatego że awionika była archaiczna. To były klasyczne analogowe przedmioty, przyrządy, klasyczne analogowe przyrządy, klasyczne uzbrojenie, czyli rakiety, działko, radar, jakieś tam sobie klasy, więc nie było tam nie wiadomo jakich rozwiązań konstrukcyjnych. Natomiast blok 52 i wyżej, gdzie mamy zastosowane materiały kompozytowe w konstrukcji, większą ilość, gdzie mamy obniżoną wykrywalność poprzez zastosowanie pokrycia farbą, która absorbuje promieniowanie, Hevglastu, gdzie mamy radar, który został całkowicie przeprojektowany. Te nowe wersje radarów, to już jest zupełnie inna filozofia, dużo większy zasięg.
ta antena, czy głowica, czy jakkolwiek to nazwać, ona nie musi się teraz obracać, czy przemieszczać, żeby skanować przestrzeń. Jest to robione elektronicznie zupełnie. Co jeszcze? Na przykład zastosowanie uzbrojenia, przepraszam, nie uzbrojenia, systemu sterowania uzbrojeniem z wykorzystaniem celownika nafamowego. Tej technologii w generacji czwartej nie było. Znaczy, może była gdzieś tam częściowo w fazach prób, natomiast nie w pełnym zakresie. A to zupełnie zmieniło na przykład taktykę prowadzenia walk powietrznych, strzelań. Ograniczeniem teraz jest bardziej uzbrojenie niż możliwości wskazywania celów przez ten system. Więc to jest zupełnie inna już klasa sprzętu. Co jeszcze? To wszystko, te wszystkie elementy, które właśnie w tym bloku, w tej generacji 4+, tak to określmy, zostały zastosowane, one powoli zaczynają współpracować jako jedna całość. Czyli to nie są jakieś tam gadżety, które są dorzucone do konstrukcji, tylko to jest takie planowane rozwijanie konstrukcji, żeby ona współpracowała z innymi systemami, żeby można było wymieniać informacje, żeby można w powietrzu prowadzić zarządzanie walką, a nie tylko strzelanie pojedynczego samolotu. I z tego miejsca chyba można przejść już teraz do generacji piątej, dlatego że tutaj te wymagania, albo inaczej charakterystyki, które opisują tą piątą generację samolotów, właśnie w głównej mierze skupiają się na tych rozwiązaniach, o których już częściowo wspomniałem. Czyli tak, lepsze radary, lepsze osiągi, czyli zespoły napędowe, które umożliwią osiągnięcie większych prędkości, większych pułapów, dłuższe pozostawanie w powietrzu, ale przede wszystkim tutaj będą rozwiązania związane z rozwojem tych technologii komputerowych, informatycznych, systemów łączności i wymiany danych. Bo platforma jako taka, urządzenie latające jako takie, to jest tylko powiedzmy 1/3 tego wszystkiego, co tutaj, o czym mówimy. I trzeba by zwrócić uwagę też, że nie odchodzi się od określenia samolot albo statek powietrzny, tylko jako, a bardziej się tutaj dąży do opisywania tego jako system. Czyli to jest jakiś tam system, w skład którego też wchodzi samolot, ale oprócz tego mamy dużo innych komponentów, które jako całość już stanowią pewną broń, tak, którą możemy wykorzystać. I co ta piąta generacja ma, czego do tej pory nie było, albo co jest w planach, żeby ta piąta generacja miała? No, przede wszystkim to jest ta możliwość pracy w jakimś tam, w jakiejś sieci, w jakimś układzie, określana jako sieciocentryzm. Natomiast generalnie to chyba chodzi tutaj o to, żeby ten samolot mógł się komunikować ze wszystkimi uczestnikami w przypadku jakiejś operacji, którzy będą mogli mieć wpływ na przebieg tej operacji. Na przykład możemy się komunikować z systemami obrony przeciwlotniczej, możemy się komunikować z innymi samolotami, systemami dowodzenia, nie wiem, satelitami, z każdym urządzeniem, które mogłoby nam pomóc. Broń, uzbrojenie, oczywiście wiadomo, że tu następuje ewolucja, że środki, które będziemy przenosić w generacji piątej, będą bardziej efektywne, większe zasięgi rakiet, ale też mówi się tutaj czasami o wychodzących w przyszłość planach zastosowania całkiem nowego uzbrojenia. Typu, nie wiem, jakieś bronie energetyczne czy laserowe, być może gdzieś niedługo znajdą zastosowanie. Oczywiście niewykrywalność jak zwykle jest istotna. Była istotna w tej generacji 4+, powiedzmy, jeszcze bardziej będzie istotna teraz i wszystkie technologie związane z rozwojem tej niewidzialności będą tutaj miały zastosowanie. Sensory. Tak naprawdę te konstrukcje będą jednym wielkim sensorem. One będą starały się zebrać wszelkie możliwe informacje na wszelkie sposoby. I optycznie, i przez czujniki podczerwieni, i przez zbieranie informacji z innych źródeł, bo jedną z idei konstrukcji tych
samolotów, to jest to, żeby one oprócz działania niezależnego, czyli zbierania informacji bazując na własnych sensorach, mogły też wszystko wyłączyć, co emituje jakąkolwiek energię na samolocie i zbierać po prostu informacje od kogoś, kto może im dać. Wtedy będą ciche, a jednocześnie no będą tak, posiadały tak, szeroki zasób informacji, który jest dostępny. Radary, które posiadają dużo lepsze oprogramowanie i tym samym nie generując tak silnego sygnału, mogą tak samo dobrze widzieć albo nawet lepiej niż te poprzednie radary. No cóż, podaje się też, że uzbrojenie, które do tej pory było przenoszone na podwieszeniach zewnętrznych, w tej piątej generacji powinno znajdować się w lukach wewnątrz kadłuba, między innymi z powodu właśnie wykrywania lub niewykrywania, ogranicza to skuteczną powierzchnię odbicia i ten samolot jest mniej widoczny. Co jeszcze? Tutaj często się wspomina o tym, że te samoloty, czy te konstrukcje, one będą takimi latającymi stanowiskami dowodzenia i docelowo one będą zarządzać na przykład grupą innych statków powietrznych, patrz drony, gdzie będą wskazywać cele, będą takim latającym stanowiskiem dowodzenia. I w zależności teraz od tego, z kim możemy się komunikować, no, z tym stanowiskiem czy z tym środkiem, będziemy współpracować, wskazywać cele, zarządzać. Tak można określić, że to jest bardziej zarządzanie niż realizowanie działań bezpośrednio z tej platformy. No i to by była piąta generacja. Ja tutaj bym dodał od siebie, bo pisałem niedawno na ten temat, że często tak na pierwszy rzut oka te samoloty o kształtach sugerujących trudną wykrywalność są klasyfikowane przez miłośników lotnictwa jako piąta generacja. Natomiast tutaj ciekawostką jest ten koreański samolot, którego już prototypy są budowane i tam ich próby się zaczną bodajże w czerwcu. One mają taki kształt, natomiast oni tam zrezygnowali z tej komory uzbrojenia właśnie i uznali, że ta cecha trudno wykrywalności najprawdopodobniej nie jest tego warta, bo oni chcą osiągnąć stosunkowo niską cenę też za egzemplarz. I klasyfikują z tego powodu ten samolot jako generację 4+, ale tak naprawdę on będzie miał poza tą zignorowaną cechą stealth, że tak powiem, wszystkie inne te cechy, o których pan tu powiedział. Także to też taka jest ciekawa sprawa. No i tutaj dochodzimy do tej futurologii, tej generacji szóstej, czy jak to tam ją nazywać. No ja tutaj widzę na razie trzy projekty, które realnie są jakoś prowadzone i mają szansę prowadzenia na razie. To jest ten francusko-niemiecki o hiszpański myśliwiec w CAS, po francusku SCAF, te akronimy oczywiście. Mhm. Jest ten brytyjski Tempest konkurencyjny, no i ten myśliwiec japoński, który FX na razie nosi ten program oznaczenie. O, i wszystkie te ośrodki, które pracują nad tymi konstrukcjami, deklarują, że to będzie szósta generacja, używają takiego sformułowania, to znaczy to tak naprawdę sugeruje, że no, oni twierdzą, że to będzie coś lepszego niż F-22 czy F-35. Co te konstrukcje zdaniem tych ośrodków mają takiego, czego nie ma właśnie w tych, przynajmniej w obecnych wersjach F-35 i F-22? Gdyby się nad tym zastanowić, to tak naprawdę od zawsze, kiedy próbowano poprawiać, modernizować czy ulepszać coś w lotnictwie, to zawsze było szybciej, wyżej, dalej, generalnie lepiej. I teraz można by sobie postawić pytanie, no co by się dało tutaj ulepszyć w piątej generacji, żeby ona nagle stała się szóstą? Czy potrzebujemy, żeby te samoloty latały szybciej? Trudno powiedzieć, znaczy, czy jest taka konieczność. Wyżej,
To zależy. Może jeżeli będziemy dalej brnąć w tą futurystykę i stwierdzimy, że one miałyby być samolotami, które będą gdzieś latać poza przestrzenią ziemską, powiedzmy, będą w stanie wykonywać loty kosmiczne, no to oczywiście to wyżej, to będzie znaczące. Dalej zdecydowanie tak. Ja myślę, że tutaj jeżeli projektanci, konstruktorzy pochylą się nad tym, że samoloty będą mogły w powietrzu znajdować się dużo dłużej, osiągnąć większe dystanse, że to będzie jakiś przeskok, a lepiej to są drzwi otwarte do wszystkiego tak naprawdę. I tutaj lepiej, no, na przykład ta brytyjska propozycja Tempest, tak? O ile dobrze pamiętam, wirtualny kokpit, sterowanie gałkami, ruchem gałek ocznych, czy wskazywanie czegoś. Ja myślę, że to jest taka troszeczkę komercja, tak? Bo czy to zwiększy możliwości bojowe statku powietrznego, fakt, że w kokpicie będziemy mieli wszystko zobrazowane wirtualnie? Samo w sobie nie za bardzo, może trochę. Natomiast jako platforma nie będzie to dużo lepszy samolot od poprzednich generacji. Tutaj naprawdę przeskokiem by było wdrożenie jakiejś technologii. Często się mówi o problemie z przenikaniem przez obronę przeciwnika. Jeżeli ten samolot byłby w stanie przedrzeć przez obronę przeciwnika niezauważony, albo no, może nie tyle niezauważony, ale radziłby sobie z tym lepiej niż do tej pory inne samoloty, no to jest znacząca zmiana, nie narażając siebie na zestrzelenie. Tak samo jak w poprzednich generacjach, w piątej, szczególnie przy tych nowych konstrukcjach, twórcy czy konstruktorzy podkreślają sieciocentryczność i współpracę z innymi środkami, no to już znamy, tylko ciekawe jak to się rozwinie, w jakim stopniu. Mi tutaj po głowie cały czas chodzi jedna myśl, której nie mogę się pozbyć, że te konstrukcje, te samoloty są już na takim etapie z rozwoju, zaawansowania, że tak naprawdę ograniczeniem tutaj jest człowiek, jest pilot. Że one mogły być dużo lepsze, gdyby nie konieczność wsadzenia pilota do środka. I obawiam się, chociaż sam jestem pilotem, już może nie tak aktywnym i ciężko mi to mówić, z ciężkim sercem to stwierdzam, ale wszystko dąży ku temu, żeby tego pilota tam nie było. Więc te pomysły, że tam będzie ktoś siedział i zarządzał walką w samolocie, to można robić na ziemi. Wyobraźmy sobie, nie wiem, czy to w tych konstrukcjach, że był taki pomysł, że będzie kabina w układzie tandem, z jednej strony będzie siedział pilot, z drugiej operator uzbrojenia i tych wszystkich systemów. Nie widzę w tym za bardzo logiki, ponieważ jeżeli wsadzimy tego operatora do takiej ciasnej kabiny w środowisku gdzieś tam na 30 tysiącach stóp przy manewrowaniu, no, na pewno nie jest to tak komfortowe. Jeżeli go posadzimy w wygodnym pomieszczeniu z wielkimi monitorami, z dostępem pełnym do wszystkiego, co się da, a obieg informacji w czasie rzeczywistym jest już faktem. No tak. Więc no przykro mówić, ale człowiek jest największym obciążeniem tych konstrukcji, tych planów, dlatego że on tak naprawdę wszystko spowalnia. A jeszcze jedna rzecz. Ja bazuję na swoim doświadczeniu. Nie jestem specjalistą od nowych technologii tak bardzo, ale jak przypominam sobie, jak wyglądała technika strzelania na F-16 z rakiet AMRAAM. Generalnie sprowadzę to do kilku prostych słów. Znalezienie celu, przechwycenie go przy użyciu radaru i odpalenie rakiety. To zajmuje ileś czasu. Kilkanaście sekund. Jeżeli ten proces byśmy zautomatyzowali, a to jest w pełni możliwe obecnie, czyli radar sam znajdzie cel, sam go zidentyfikuje, czyli określi, czy to jest swój, czy obcy, i sam odpali rakietę. To może się stać w zasadzie w ułamku sekundy, dlatego że te procesy obliczeniowe będą natychmiastowe. Druga rzecz. Ja jestem w stanie znaleźć, nie wiem, jeden, dwa cele, strzelić do dwóch, ale nie jednocześnie, tylko jeden po drugim. Taki system latający mógłby odpalić 10 rakiet jednocześnie do 10 celów też w tej jednej sekundzie, bo czas tutaj nie gra roli. Więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to człowiek naprawdę okazuje się, że jest niewydolny. Przy tej technologii człowiek jest niewydolny i nie wiem, jaka by była rola operatora
czy pilota w tych nowoczesnych konstrukcjach. No tak, bo pilot to jest, pewnych manewrów nie można wykonywać, pewnych przyspieszeń nie można osiągać, no i dodatkowo jest to jednak trochę ciężaru, nawet może nie tyle ciała człowieka, co tego wyposażenia, fotela. No i to jest ryzykowanie też życiem ludzkim. Nie można bez wahania tak wysłać w pewne miejsca takiego statku powietrznego. Ja bym się jeszcze na koniec zapytał o tę kwestię tego nowego samolotu amerykańskiego, na temat którego nic nie wiemy tak naprawdę, tylko że tyle, że Amerykanie nagle poinformowali we wrześniu, że ten prototyp tego samolotu, który prawdopodobnie będzie chyba następcą F-22, no bo F-35 to trudno tutaj tak zakładać, że on już lata, nie wiadomo jaka firma jest odpowiedzialna za ten program. Dobrze się swoją drogą z tym Amerykanie kryli do tej pory. Ja tylko znalazłem na ten temat, że były dwa konkurencyjne pomysły na to, jakby ten w cudzysłowie szóstej generacji myśliwiec amerykański miał wyglądać i jakie główne założenia wobec niego były. Pierwsze podejście przypisywane Lockheed Martinowi to jest takie, że to powinien być taki F-22 na sterydach, nazwijmy to. To znaczy właśnie szybszy, zwrotniejszy, z lepszymi sensorami i tak dalej. Tam jeszcze były jakieś takie pokrycia, które by go chłodziły przy okazji, wymieniane, różne takie były pomysły. Z wyglądu przypominał F-22, tylko taki bardziej wydłużony, bardziej płaski. Natomiast był też drugi, zupełnie inny pomysł. Northrop Grumman, zaraz po wygraniu przez Northrop Grummana konkursu na bombowiec, ten B-21 Raider. I Northrop Grumman tam twierdził, że broń energetyczna, właśnie lasery, czy tam mikrofalowa może, rozwinie się do tego stopnia, że żadna prędkość, zwrotność, że to nie będzie potrzebne, że tak naprawdę kluczem będzie to, żeby się nie dać wykryć, bo potem ten komputer to już tylko na zasadzie point and click z prędkością światła będzie cel likwidował. Czyli ja bym tu widział, znaczy wiadomo, że oni to robią dlatego, bo też dlatego, że oni mają doświadczenia w bombowcach i to im daje lepszą pozycję, żeby taki myśliwiec stworzyć niż taki, jak posiadający doświadczenia w myśliwcach Lockheed Martin. I że tu, ja tutaj bym w tej koncepcji takiej właśnie bardziej futurystycznej, czy też bardziej niesamowitej, widział, że te samoloty ze względnie niską prędkością starałyby się być właśnie niewykrywalne i starałoby się jak najmniej jednak strzelać tym laserem, żeby się nie nagrzać, bo wtedy optyka przeciwnika łatwiej by go mogła wykryć. I tu będzie jak gdyby ta rozgrywka, a nie właśnie w tej manewrowości, rzucaniu flar i tak dalej. Czy tutaj jakieś pan by mógł dodać coś od siebie na ten temat? Jak pan to widzi? Czy ta koncepcja Lockheed Martina bardziej, czy Northrop Grummana? Wydaje mi się, że supermanewrowość to już stwierdzono, że to nie sprawdziło się tak, jak się tego spodziewano. Może nie tyle, że się pomysł na supermanewrowość nie sprawdził, tylko nie było to w takim zakresie przydatne. Nawet w tych samolotach, które zyskały tą supermanewrowość, zmienny wektor ciągu, nie było to wykorzystywane. Chyba że będziemy tego potrzebowali do skróconego startu, żeby te samoloty mogły operować z lotnisk czy z miejsc, gdzie tego pasa nie ma tak dużo, no to wtedy to się przydaje. Natomiast supermanewrowość w walkach powietrznych czy w działaniach bojowych, no przy obecnym uzbrojeniu to jest archaizm, tak jak archaizmem jest działko, które gdzieś tam ciągle jest, bo jeżeli mamy broń, która posiada zasięg 100 mil, no, będzie posiadała zasięg 100 mil, 150 mil, więc skupianie się na supermanewrowości, na prędkościach, na jakichś tam zdolnościach wykonania określonych manewrów chyba się mija z celem. I to będzie szło w tym kierunku, że
te samoloty będą prawdopodobnie zwrotne w takim zakresie, jak trzeba, natomiast to nie będzie główny cel rozwoju. Bardziej jednak to będą te technologie związane z tym, żeby wykorzystać uzbrojenie z jak największej odległości i żeby pozostać niewidzialnym. I tutaj, jeżeli teraz zobaczymy sobie projekty, znaczy zobaczymy, nie zobaczymy, bo one są na razie nie za bardzo, nikt się z nimi nie dzieli, ale jeżeli prześledzimy informacje na temat tego, co planuje Northrop, a co ewentualnie proponuje Lockheed, ja myślę, że oczekiwania są gdzieś po środku troszeczkę. Może to nie do końca tylko rozwój na przykład Raptora, żeby to był super Raptor, przepraszam, Super F-22 Raptor. I nie do końca może taki latający obiekt, który będzie strzelał z daleka i nie był widzialny. Gdzieś to wszystko podejrzewam, że będzie uzyskany jakiś kompromis. A w tej chwili ogłosili tą szóstą generację, która być może jest już oblatany prototyp. No to jest konsekwencja tego, że sytuacja się szybko zmienia. Przy posiadaniu tak dużej ilości samolotów, tak wielkiej floty, jak mają Amerykanie, to, że w tej chwili oni przesiadają się na F-35 i latają na Raptora, F-22 od 10 lat już bodajże, to sprawia, że oni czują oddech na plecach ze strony innych państw, które też nie stoją w miejscu i oni mają, są pod presją. Oni muszą po prostu rozwijać swoje samoloty w kierunku szóstej generacji. To nie jest ich chęć, czy widzimisię, to jest po prostu taka konieczność, przynajmniej w obecnej sytuacji. Rozumiem. Ja na koniec dodam też od siebie, że oczywiście tutaj może dużo o tym nie mówiliśmy, ale niezależnie od tego, czy taki myśliwiec w przyszłości będzie załogowy, czy bezzałogowy, to prawdopodobnie będzie mu towarzyszył cały rój mniejszych i większych bezzałogowców i amunicji jakiejś inteligentnej, być może też takiej, która będzie startowała z lotnisk i potem dokonywała ataków samobójczych. Całe takie zestawy wizji tego typu towarzyszy dla myśliwca przyszłości w zasadzie są obecne we wszystkich tych programach obecnie prowadzonych na tyle, na ile one zostały przynajmniej ujawnione. No, głównie tu mówię o tym francusko-niemiecko-hiszpańskim samolocie i Tempeście, bo na temat japońskiego mniej na razie słyszymy. No i rzeczywiście ten zasięg, bo jest na przykład między Amerykanami i Japończykami, a Chińczykami jest ten wyścig, żeby można było działać z baz i lotniskowców spoza zasięgu tych pocisków hipersonicznych, czy balistycznych, czy manewrujących, wystrzeliwanych przez Chińczyków z lądu. Więc to też taka tendencja. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mogłem się do czegoś przydać. Również dziękuję. Będziemy w kontakcie.